To jest najlepsze, to jest dla mnie taki najbardziej jaskrawy przykład tego właśnie, jak wtedy wyglądała ta władza. I pan tutaj użył takiego sformułowania układ zamknięty, bo w pewnym momencie to był układ zamknięty. Mamy głównego rzecznika dyscyplinarnego i dwóch jego zastępców, którzy mają stać na straży dyscypliny, moralności sędziów. I rzeczywiście wybucha ta afera hejterska, więc główny rzecznik dyscyplinarny nasz prosi się o to, żeby wszczął postępowanie, najpierw sprawdzające, a później właśnie być może dyscyplinarne, prawda? W związku z czym Piotr Schab, ten główny rzecznik dyscyplinarny, wszczął to postępowanie sprawdzające. I teraz mówię o tym jaskrawym przykładzie. No właśnie. Przesłuchiwany w tym postępowaniu jest Arkadiusz Cichocki, uczestnik grupy antykasta, kasta tej mniejszej grupy, uczestnik po prostu tej afery hejterskiej, a przesłuchuje go w tym postępowaniu sprawdzającym pan zastępca rzecznika dyscyplinarnego Radzik, który też był w tej grupie antykasta kasta. Później pan sędzia Cichocki był jeszcze przesłuchiwany drugi raz już przez pana Piotra Schaba, ale to pokazuje, jak to funkcjonowało. I teraz mijają lata, nic się nie dzieje w tym postępowaniu. My, media, ja, moi koledzy z Onetu, z OKO.press, pokazujemy dowody w ciągu tych lat, że pan Radzik był w tej grupie, bo jak pokazujemy go maile, jak bardzo on był aktywny, jak przekazywał Łukaszowi Piebiakowi, a być może i innym osobom informacje o tym, jakie zamierza wszcząć postępowania dyscyplinarne wobec kogo. Oczywiście zawsze to byli ci sędziowie po drugiej stronie. Pokazujemy te dowody. Po latach ja pytam pana Schaba, na jakim etapie jest to postępowanie, kiedy będą jakieś decyzje merytoryczne, bo już wypadałoby, aby były. To był 2022 rok, kiedy ja go o to pytałam. I dostaję odpowiedź, że oto afera hejterska jest wymysłem mediów. To była kreacja mediów. I to się dzieje już po tym, kiedy my pokazujemy te maile, kiedy pokazujemy te treści z antykasty kasty. Więc to też pokazuje właśnie, jak bardzo mogli czuć się bezkarni ci sędziowie. No to już jest taki przykład absolutnej arogancji. Absolutnej arogancji, byliśmy świadkami teatru. Oczywiście mogliśmy o tym wiedzieć, że to jest teatr, to postępowanie prowadzone przez głównego rzecznika dyscyplinarnego, ale ta jego odpowiedź była jakby tego potwierdzeniem, tak? I w zasadzie do dzisiaj nie wiemy, jakimi wnioskami, jakimi decyzjami zakończyło się to prowadzone przez niego postępowanie, no ale nadal pan Radzik kroczy tuż obok pana Piotra Schaba, w związku z czym sądzę, że niczym się zakończyło to postępowanie, bo przecież byśmy o tym wiedzieli. Znaczy, sędzia Radzik powinien się sam z urzędu wyłączyć od tego przesłuchania, jeżeli dobrze pamiętam procedurę karną, bo zachodził im ewidentna podstawa wyłączenia. Świadek nie mógł domagać jego wyłączenia, ale on sam powinien się wyłączyć, no bo nie może prowadzić czynności z osobą, której jest w zażyłości innej niż służbowa. Jest to jedna z przesłanek wyłączenia. I wracając jeszcze do afery hejterskiej, ponieważ sądownictwo miało słaby autorytet, niski autorytet, miało problemy, pojawia się pytanie, dlaczego reformatorzy nie powiedzieli sobie tak, no dobra, przejmiemy kadrowo sądy, ale zrobimy coś procedurą, bo procedury są naprawdę fatalne, są artykuły do artykułów, już nawet sami sędziowie się gubią, który artykuł w danej chwili obowiązuje, zaś prawo materialne, zarówno karne, jak i cywilne, to jest pominę milczeniem, brzydkie słowo przychodzi na myśl. Dlaczego oni w tych rozmowach na temat reformy sądownictwa tylko o personaliach mówią, a żaden z nich nie wpadł na pomysł, nie powiedział, a może coś naprawimy w procedurach i w prawie materialnym? To No trzeba właśnie by te pytania. zapytać już zainteresowanych, prawda? Ale nasuwa się wniosek taki, o to by można pytać, gdyby oni zechcieli odpowiadać na pytania, że być może nie o to chodziło w tej całej reformie. Chodziło tylko i wyłącznie o personalia, czego dowody mamy dzisiaj, kiedy już mamy nową władzę, nowego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i widzimy, jak beneficjenci tej dobrej zmiany z czasów Zjednoczonej Prawicy bardzo bronią tych swoich stanowisk, tych stołków. Ale myślę, że to jest pytanie przede wszystkim dla nich. Dlaczego nie zajęli się procedurą? Bo dzisiaj również ci sędziowie, kojarzeni z dobrą zmianą, zasłaniają się dobrem obywatela.
a ten obywatel cały czas ponosi konsekwencje tego właśnie, że nie ma tych zmian takich bardzo ważnych dla niego w sądownictwie. Ponosi konsekwencje tego, co zrobił Zbigniew Ziobro w tym sądownictwie. Mało tego, obywatel będzie ponosić konsekwencje tego, co będzie się działo w tak zwanym procesie przywracania praworządności. To zawsze na końcu jest ten obywatel, który będzie ponosił konsekwencje, który być może już nie do końca rozumie to, co dzieje się w tym sądownictwie. Ale to właśnie być może właśnie ci sędziowie, między innymi Łukasz Piebiak, to jego zaplecze sędziowskie, powinni odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie usprawniliście tego sądownictwa tak, żeby obywatel rzeczywiście to odczuł? I teraz wątek poboczny być może, ale także była prokuratura, znaczy to był konglomerat. Pan Ziobro miał Resort Sprawiedliwości, ale także był prokuratorem generalnym, a stał się nim w wyniku ustawy poselskiej, nierządowej. To była taka skrócona droga legislacyjna. I jak wyglądała ta sprawa od strony prokuratorskiej? Ponieważ wiemy, że pod naciskiem opinii publicznej jakieś śledztwo próbowano to prowadzić w sprawie afery hejterskiej, ale coś to nie wychodziło. Jak wyglądała sprawa prokuratury jako tego drugiego ramienia demolowania resortu wymiaru sprawiedliwości i domykania tego systemu? Powiedzieliśmy już o tym, że powinno być prowadzone postępowanie dyscyplinarne. Jak ono było prowadzone przez Piotra Schaba, powiedzieliśmy. Ale rzeczywiście po tych informacjach z 2019 roku prosiło się o to, aby wszczęto śledztwo. I prokuratura wszczęła śledztwo. Najpierw prokuratura w Warszawie, dwa dni później ono zostało przekazane do prokuratury regionalnej w Lublinie. I to była dobra decyzja, dlatego że prokuratorzy w Warszawie no jednak znali się z między innymi z Łukaszem Piebiakiem, więc tutaj byłoby podejrzenie. Tak? To była dobra decyzja, zwłaszcza, że jak się później okazało, w tej grupie antykasta-kasta był szef prokuratury okręgowej w Warszawie ówczesny. I teraz to śledztwo było prowadzone w prokuraturze regionalnej w Lublinie, później zostało przeniesione do Świdnicy. Ono trwało. Ono trwało bardzo długo. Nie można powiedzieć, że prokuratorzy, referenci, którzy prowadzili to postępowanie przygotowawcze, nic nie robili. Robili tak, żeby w przyszłości nikt nie postawił im zarzutu dyscyplinarnego, że pracowali opieszale. Ja przy ostatnim materiale, przy którym współpracowałam z Mariuszem Jałoszewskim z OKO.press, rozmawiałam z prokuratorem Katą ze Świdnicy, który prowadził to śledztwo w sprawie afery hejterskiej. Ja przypomnę, że on już po zmianie władzy w grudniu ubiegłego roku sformułował zarzuty dla małej Emi, czyli Emilii S. i w rozmowie takiej telefonicznej nie zgodził się na rozmowę przed kamerą. Powiedział mi, że gotowy był już stawiać zarzuty sędziom, którzy uczestniczyli w tej aferze hejterskiej. Rozpytałam też prokuraturę, tą, która teraz prowadzi to śledztwo, bo wiemy, że mamy zespół śledczych, który przejął to śledztwo i to trochę sprawniej w tej chwili idzie. Czy przez te lata, od 2019 roku, prokuratorzy cokolwiek robili tak, żeby zakończyć to śledztwo, no właśnie wnioskami o uchylenie immunitetów. I usłyszałam w prokuraturze regionalnej we Wrocławiu, ale to już pod tym nowym kierownictwem, że właśnie ono było prowadzone w taki sposób, żeby w przyszłości nikt się nie przyczepił do tych prokuratorów, którzy zajmowali się tym śledztwem. Nie można też powiedzieć, że oni nie zrobili nic, bo proszę zauważyć, że prokuratura teraz... Nie chodziło o to, że to był pewien układ zamknięty, że to prokuratorskie ramię było, wspierało Resort Sprawiedliwości i jest pytanie, czy... Nie chcieli skończyć tego śledztwa po prostu. No tak, no nie chcieli skończyć tego śledztwa, dlatego ono dopiero teraz, ono oczywiście cały czas trwa, bo tutaj prawdopodobnie zarzuty będą jeszcze rozszerzane, ale tak, no oni pracowali tak, żeby to śledztwo prowadzić, ale nigdy go nie skończyć. No i to pokazuje ten układ. No ciężko byłoby, aby prokuratura kierowana przez Zbigniewa Ziobrę wnioskowała o uchylenie immunitetu byłemu zastępcy Zbigniewa Ziobry. Łukaszowi Piebiakowi. A w kontekście tej informacji, którą ujawniliśmy, tego maila Zbigniewa Ziobry, że on mógł wiedzieć, co robi Łukasz Piebiak, no, z tego maila wynika, że on prosi o to, aby zająć się sędzią Żurkiem. No to tym bardziej pokazuje, że to był po prostu taki parasol ochronny,